Witajcie. Postanowiłem troszkę poszaleć z ilością filmów i wrzucić taki bonusowy, pogadankowy materiał. Możecie dać mi znać w komentarzach, co myślicie o czymś takim. Czy taka forma jest fajna i czy powinna się częściej pojawiać na kanale. A teraz do rzeczy. Tolkien wypełnił swoje uniwersum naprawdę wieloma postaciami o długich, zawiłych i barwnych historiach. Wszak kojarzymy mniej więcej, kim jest Aragorn, strażnik z północy i późniejszy król Gondoru, czy na przykład jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci, czyli Gandalf, czarodziej i mędrzec, który zawsze ma do powiedzenia coś, co podbuduje nasze morale lepiej niż potrafi to najlepszy coach. Ale istnieją też postaci, co do których informacji nie mamy aż tak wiele, przez co narodziło się wokół nich wiele teorii. Dziś zajmiemy się właśnie jedną z takich postaci. Przed Wami Tom Bombadil, jedna z najstarszych i najbardziej tajemniczych istot w Śródziemiu. Dobrze, w pierwszej kolejności należałoby się przyjrzeć mniej więcej postaci Toma. Stary Tom Bombadil to kompan milutki, ma niebieski kabacik i żółte mabutki. Nikt go jeszcze nie złapał, bo sprytny to chłopak i w piosenkach mocniejszy i śmiglejszy w stopach. Są to właśnie słowa piosenki Toma, o nim samym. Bardzo dobrze w sumie go opisują, ponieważ miał on postać brodatego starca. Nosił niebieski strój wraz z żółtymi butami, brązowe włosy i niebieskie oczy. Nosił również niebieski kapelusz z piórem. Był wyższy od hobbita, ale niższy od człowieka. Zamieszkiwał stary las i miał żonę, która nosiła imię Złota Jagoda. Był niezwykle szybki i mądry, ale co najważniejsze, bardzo potężny. Ale spytacie, w czym ta jego potęga się objawiała? Odpowiedź jest dość zaskakująca. Otóż największą mocą Toma były piosenki. No tak, ten cudaczny staruszek hasał sobie po Śródziemiu, podskakując i śpiewając, i żadna inna siła, z tego co mi wiadomo, nie była w stanie mu podskoczyć. Gdy Tom rymował lub właśnie sobie śpiewał, to miał całkowitą władzę nad światem i przyrodą. Nawet kiedy po prostu mówił, robił to w bardzo specyficzny sposób, rymując i podśpiewując. Dzięki temu właśnie uratował hobbitów z sideł starej wierzby, bo tak naprawdę jego piosenki i rymowanki były potężnymi zaklęciami. Później miał on okazję jeszcze raz uratować hobbitów, ale tym razem przed upiorami kurhanów. Nie dbał o sprawy tego świata, raczej sprawiał wrażenie osoby wyrwanej z rzeczywistości i żyjącej w swoim świecie. Był brany pod uwagę jako powiernik pierścienia na naradzie u Elronda, ale właśnie przez to, o czym przed chwilą powiedziałem, zrezygnowano z tego pomysłu. No, ponieważ rada stwierdziła, że Tom mógłby ten pierścień po prostu zgubić. Tym, co przemawiało za wyborem właśnie jego do tej misji, było to, że był całkowicie odporny na moc pierścienia. Ten nie miał na Toma najmniejszego wpływu, a co więcej, Tom mógł widzieć Froda, kiedy ten na palcu pierścień nosił. Jest to dość niespotykana zdolność, jeżeli chodzi o jakiekolwiek postaci przebywające w Śródziemiu. Przez wzgląd na swoją wielką moc, mądrość i wiek, był bardzo szanowany przez elfów czy też Gandalfa. Można nawet wysnuć wnioski, iż Gandalf uważał go za postać o wiele potężniejszą niż on sam. Sam Tom twierdzi, że pamięta jeszcze czas, kiedy był młody, kiedy to na świecie pojawiły się pierwsze rośliny i zwierzęta, że pamięta wędrówki elfów do Valinoru i uważa, że był w Śródziemiu prędzej niż wszystko inne. Myślę właśnie, że przez te wszystkie atrybuty, wiek i to, jak mało mamy samych informacji na temat Toma, narodziło się tyle teorii wokół tej postaci, takich jak na przykład to, że jest on wcieleniem Eru Ilúvatara, wszechboga w uniwersum Tolkiena. Teoria wynika ze stwierdzenia, że Tom jest. Tom był od zawsze, od początku i przed początkiem. W samych dziejach Śródziemia niewiele widzimy działań Ilúvatara poza tymi momentami, o których wspomina sam Tolkien. Na przykład kiedy Eru pomógł znaleźć pierścień Bilbowi.
Glorfindel stwierdza jednak na naradzie u Elronda, i nikt mu w tym nie zaprzecza, że Bombadil byłby pokonany przez Saurona, co prawda jako ostatni, ale jednak uniemożliwia to identyfikację Thomas Eru. Tolkien stwierdził też, że wśród Ziemi Ilúvatar nigdy nie wcielił się w żadną postać. Inną teorią jest jeszcze to, że jeżeli nie jest to Eru samym w sobie, to może jest czymś w rodzaju jego siły. Kiedy spojrzymy na jego działania, widzimy w sumie, że czyni on nieustannie dobro, ale jakby w sposób bezinteresowny i nieprzemyślany. Być może nawet nieświadomy. Nigdy ze swoich dobrych uczynków nie czerpie korzyści, nie chełpi się nimi i nie chwali, i niby nie dba o losy Śródziemia, a jednak dwukrotnie ratuje Froda. Robi to jednak w sposób tak dla niego specyficzny, za pomocą czarów, które brzmią jak dziecinne wierszyki, że można pomyśleć, iż wszystkie jego działania są przypadkowe, są jakąś wypadkową większej siły, siły na przykład Eru. Jednak ta teoria ma jeden konkretny problem. Jeżeli Tom byłby manifestacją siły i woli Ilúvatara, to nie mógłby ostatecznie zostać pokonany przez Saurona. No dobrze, więc może Tom jest Valarem, czy jakąś przybraną postacią Valara Manwego. Tu też byłbym raczej zdania, że nie. Istnieje bowiem wzmianka, że Tom był na Ardzie jeszcze przed pojawieniem się tam Valarów, co wyklucza go z tego grona. Poza tym wszystkich ich mamy wymienionych z imienia i nie znajdziemy tam Toma. W Ainu Lindale znaleźć można informację, że oprócz Valarów i Majarów przybyły na Ardę także inne duchy, inne byty. Tolkien w liście do Christophera Fettesa z 1961 roku pisze, że w każdym świecie jest ktoś, kto nie pasuje i jest jakby oknem do innego systemu. Prawdopodobnie Melkor nie mógł nic zrobić Tomowi i sam Tom też nie mógł jawnie ratować świata. No, być może był takim, nie wiem, oknem, przejściem do innego świata, błędem w Matrixie. Niektórzy twierdzą, że mógł być niebieskim czarodziejem, bo nosił się na niebiesko i posiadał moce wpływające na naturę, podobnie jak Radagast. Jednak musimy pamiętać o tym, iż czarodzieje nie byli odporni na moc pierścienia tak jak Tom. No i o tym, co mówiłem wcześniej, że Tom był na Ardzie przed wszystkimi. Istnieje teoria, która być może najbardziej mi odpowiada. Nie mówię, że jest czymś właściwym odpowiedzią na to, kim jest Tom, ale czymś, co jakby najbardziej trafia w moje gusta. Otóż Tom mógłby być ucieleśnieniem niezniszczalnego płomienia, mocy, dzięki której Eru stworzył wszystko, włącznie z Valarami. Dzięki temu jest faktycznie starszy niż obaj władcy ciemności, a jednocześnie młodszy od samego Eru. No jeżeli przyjmiemy, że ktokolwiek mógłby być starszy od Wszechboga, który jest starszy niż sam czas. Miałoby to również sens w zestawieniu ze słowami Gandalfa, który powiedział, że jeżeli umrą wszystkie istoty, to Tom również zginie, właśnie jako taki symboliczny płomień życia, który gaśnie na samym końcu wraz z całym życiem. Tak naprawdę nie wiemy do końca, kim jest ta tajemnicza postać i zapewne nigdy się nie dowiemy, z uwagi na to, iż Tolkiena z nami już nie ma. Na koniec jednak chciałbym wspomnieć, co sam autor mówił o Tomie. Tolkien wielokrotnie mówił, że postać Toma Bombadila będzie jego tajemnicą. Możliwe, że celowo wprowadza nam tu tajemnicę, co ma zmobilizować do głębszego poznania świata. Tolkien pisał: reprezentuje coś, co uważam za ważne, chociaż nie chciałbym dokładnie tego analizować. Nie zostawiłbym go jednak w książce, gdyby nie miał jakiejś funkcji. Może więc postać Toma jest i ma być wielką tajemnicą, która będzie napędzać nas do studiowania tegoż wspaniałego uniwersum. Wydaje mi się to być bardzo prawdopodobne. A co wy myślicie? Dajcie znać w komentarzach, kim według was był Tom. Czy taka pogadankowo-rozważaniowa forma filmów wam się podoba i czy chcielibyście więcej takich odcinków? Tymczasem to wszystko na dziś. Zachęcam do subskrybowania kanału, łapkowania i komentowania. I do usłyszenia w następnym odcinku.